Jakub Burda. Jakub Burda, to już można się do ciebie zwracać. Dzień dobry, panie mistrzu. Nie wydaje mi się, bo jednak to trzecie miejsce, ale myślę, że za rok jak najbardziej. Trzecie miejsce w czym? W Mistrzostwach Polskich Juniorów w skoku na ścieżce. Skok na ścieżce w Poznaniu, Mistrzostwa Polski Juniorów. Jak do tego doszło, że w ogóle wziąłeś tam udział? No, od treningu do treningu, na różne zawody, przygotowania i pojechałem. No ale od treningu do treningu od ilu lat już tak naprawdę? No od pięciu lat. Skąd pomysł na to, żeby się tym rodzajem sportu zająć? Jakoś tak, po prostu od małego się skakało i to na podwórku. Na trzepaku? Tak jest. I pewna pani z AWF-u, pani Bińska, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, tutaj powiedziała dla trenera i pojawiłem się tu. Pani Bińska uczy na AWF-ie i znajoma pani Michała, też nauczycielka właśnie, i powiedziała... Gdzie ona cię zobaczyła po raz pierwszy? Na trzepaku? Nie no, chodziłem z jej wnukiem do klasy i tak jakoś się poznaliśmy. No i co powiedziała trenerowi? Że co, że jest chłopak, który dobrze rokuje? Tego sekretu akurat nie wiem, ale się tam pojawiłem i zostałem. Gdzie się pojawiłeś właśnie? Jak to się zaczęło? No to była jakaś czwarta klasa, 11 lat miałem i na AWF-ie. Na treningu pana Michała? Tak jest. Posłuchaj, no jak to wyglądało? Dlaczego postanowiłeś zostać? Co ci się najbardziej spodobało w tym sporcie? Elementy te wszystkie właśnie, akrobacje, różnego rodzaju salta. Jakoś poczułem, że to mnie, tak powiem, kręci, takie fajne to jest. Co do tej pory? Z czego jesteś najbardziej zadowolony? No było jeszcze parę lat temu tak samo trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski, tylko to było juniorów młodszych, albo juniorów, nie pamiętam dobrze, i to było w Zielonej Górze. W Zielonej Górze. Takie dwa najsłynniejsze tytuły moje to dwa razy trzecie miejsce. Zielona Góra i Poznań. Tak jest. No właśnie, ale czy to też nie jest tak, że powoli, że pozwoliło ci to też również nabrać takiego apetytu na to, żeby wzmocnić się jeszcze, wystartować w kolejnych turniejach i jednak nie trzecie, ale być może drugie, pierwsze? Z każdymi zawodami. Na każdych zawodach, nieważne jakie miejsce, jest taka właśnie motywacja, żeby być jeszcze lepszym. Żeby być jeszcze lepszym. Jak wygląda twój trening? Jak ty się przygotowujesz? Na co stawiasz? Zacznijmy może od tego, że jak wygląda twój dzień? Jak każdego człowieka, wstaję, idę do szkoły, po szkole coś tam. Każdy człowiek idzie do szkoły, tak. No i wracam i na trening trzeba się szykować. Przychodzę na trening, robię trening i tak wygląda mój cały dzień. Dieta? Nie posiadam diety. Nie robię żadnej diety. No co lubisz w takim razie na śniadanie? No jakieś kanapki. No. Zazwyczaj to aktualnie nie jem śniadania, po prostu mi się nie chce. Ale tak, to jakieś właśnie kanapeczki, najlepiej z warzywami, jakiś ogórek. Obiad? Coś sytego, tłustego. No, najbardziej to uwielbiam kurczaka, albo pierś z kurczaka. Najczęściej z ryżem i tyle. Jakieś sałatki. Praca z panem trenerem tutaj dzisiaj, z panem Michałem, jak to wygląda? Czasami potrafi krzyknąć? Rzadko, ale zdarza się. Zależy mu na tym, żebyście osiągnęli sukcesy. Jak najbardziej. Najczęściej właśnie na młodszych, którzy trochę olewają, ale tak. Ale tak. No właśnie, jakim trzeba być człowiekiem, żeby móc w tym sporcie zaistnieć? Co jest najważniejsze z takich cech charakteru? Najbardziej motywacja, moim zdaniem. Takie nieodpuszczanie, bo nie ukrywajmy, ten sport jest trudny. I trzeba mieć takie postanowienie, że jak już się trenuje, to się trenuje. Bez takiego odpuszczania, olewania treningów. Jak wygląda twój trening? Od czego zaczynasz? Rozgrzewka? Rozgrzewka, bieg, jakieś krążenie ramion, bieg tyłem. Potem rozgrzewka w miejscu i przechodzę do skoków. Twój pokaz, w którym wygrałeś te trzecie miejsce, zdobyłeś trzecie miejsce w Poznaniu, to co to było? To był rundak, pięć, ten flik, podwójne salto kuczne. Już znam ten język. Tak, to już dobrze. No i dobra, i słuchaj, ogromny uśmiech na twarzy w Poznaniu? Tak, tam bardzo duży uśmiech. Kolegów z konkurencji pewnie już też poznałeś i znasz. Koledzy bardzo dobrzy, najbardziej pozdrawiam z Warszawy. To jest takie, no nie oszukujmy się, osób z akrobatyki jest mało, więc wszyscy się znamy, dogadujemy się. Jaka duża rodzina. Tak jest, bardzo fajna atmosfera. Bardzo fajna. Jakie marzenia? Mistrzostwa świata. Gdzie? No aktualnie odbywały się w Japonii, a gdzie będą, to jeszcze nie wiem. Ale ty masz tam pojechać. Mam tam pojechać. My o tym wiemy i to trzymamy kciuki w sumie. Zresztą wiemy, że tam pojedziesz. A jak ze szkołą jest właśnie? Odpuszczamy, nie odpuszczamy? Umiesz to pogodzić? Jak najbardziej. Myślę, że nie ma problemu. Bo jednak między treningiem a szkołą jest dużo czasu na spokojnie. Jakieś prace domowe, nie prace, się pouczyć. Więc na spokojnie godzimy szkołę z treningami. Ale czas na dziewczynę to już nie ma. No to zależy. Aktualnie nie mam, więc czas jest. Czy
aktualnie nasz mistrz nie ma dziewczyny. Panie oglądają, słuchają. Czego ci życzyć? Sukcesów. Tyle. I najlepiej zdrowia, bez żadnych kontuzji. Właśnie o tym mówiła też Majka, czyli to zdrowie jest ważne. Znaczy nie to samo zdrowie, żeby nie być żadnej kontuzji, bo tutaj jakakolwiek kontuzja powoduje strasznie spadek formy. Na przykład najgorzej z nogami, tak? Bo to w sumie wszystko opiera się na nogach. Jeżeli coś się stanie z kostką lub z kolanem, to jest takie strasznie osłabiające. Czy jesteś też fanem, domyślam, zresztą to jest pytanie retoryczne, ale czy jesteś fanem, oglądasz mistrzostwa właśnie typu gimnastyka gdzieś tam? Czy oglądasz wszystko to, co jest możliwe do zdobycia? Czy czytasz o tym? Czy tak jest szansa się czegoś nauczyć, nabrać doświadczenia przez samo oglądanie, obserwowanie, czytanie o sportowcach tej dyscypliny sportu? Aktualnie teraz obserwuję dużo osób właśnie na mediach społecznościowych, ale jeżeli chodzi o takie samo czynne właśnie czytanie czy coś, to jakoś nie poświęcam na to za dużo czasu, bo nie czuję takiej potrzeby, ale chętnie oglądam inny skoczków, patrzę na nich, uczę się na nich, więc myślę, że tak. Fanem jesteś którego? Kogo? Najbardziej chyba osób z Rosji, bo są jednych z najlepszymi. Jeden to jest Afaniasev, on był mistrzem świata. I tak to nie mam jakoś idoli, że tak powiem. No dobra, obserwujemy wasz trening. 2 godziny, tak jak żeśmy tu wcześniej rozmawiali. To za dużo czasami, czy czasami za mało? Myślę, że w sam raz, albo nawet za mało. Za mało. No to zależy od każdego człowieka, prawda? To kondycja, czy inne warunki na to wpływają. Ale jak ktoś chce, to 2 godziny to jest nic. Domyślam się, że ty już na tym treningu po prostu bawisz się i dobrze się tu czujesz. Znaczy tu nigdy nie ma zabawy, bo tu trzeba trenować, tu trzeba trenować. Ale tak, sam fakt, że się trenuje, to jest takie... No tak się uśmiecha w ogóle wszystko. No jest taka zabawa, jest.